Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kiszelewicz. Oto co dziś zobaczymy w programie. Sesja Rady Miejskiej. Rozmowa dnia. Za nami 56. sesja Rady Miejskiej Inowrocławia. W czasie obrad przedstawiono informacje o pracy prezydenta miasta, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej. Dotyczyły one m.in. spraw z zakresu Wydziału Oświaty i Sportu, Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich czy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Skarbnik przedstawiła informacje o przebiegu z wykonania budżetu miasta Inowrocławia za pierwsze półrocze 2022 roku. Podjęto także uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Inowrocławia na lata 2022-2034, a także w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu. Przyjęto także uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów członków Zarządu Osiedla Uzdrowiskowe w Inowrocławiu. Rozmowa dnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem dziś jest pan Piotr Pawlak, prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Witam serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie prezesie, rozpoczyna się sezon grzewczy, najtrudniejszy być może od dziesięcioleci nie tylko w Polsce, ale chyba i w Europie. Czy tak można to określić? Tak, zdecydowanie tak można to określić. Na dzień dzisiejszy miasto Inowrocław już weszło w sezon grzewczy. Tak naprawdę ponad 90% zasobów, do których dociera ciepło systemowe, korzysta z tegoż ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Natomiast tak jak wszyscy doskonale wiemy, konflikt zbrojny w Ukrainie spowodował drastyczny wzrost cen paliwa węglowego, ale przede wszystkim jego brak. Na dzień dzisiejszy spółka posiada zapasy paliwa węglowego, tak więc jeżeli chodzi o początek sezonu grzewczego, możemy spoglądać bardzo bezpiecznie. Początek, ale zima, wiadomo, jest długa i czy to jest taki wielki znak zapytania? Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Na obecną chwilę spółka posiada zapas paliwa węglowego do końca roku 2022. Posiadamy umowy ramowe z trzema podmiotami, gdzie na dzień dzisiejszy dostawy węgla są realizowane bez większych zakłóceń. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakładamy, że do końca sezonu grzewczego nic nie powinno większego się stać. Natomiast co będzie od 1 stycznia 2023 roku, na dzień dzisiejszy nie wiemy. My rozmawiamy tak w całkowicie w końcówce września, ale jeśli u kogoś jeszcze kaloryfery nie grzeją, to też nie jest decyzja ZEC-u, tylko prawdopodobnie zarządców tych domów, tak? Tak, zgadza się. Dokładnie jak co roku my również informujemy swoich odbiorców w różnej formie przekazu, że my nie możemy załączyć centralnego ogrzewania sami z siebie. Taką decyzję podejmuje zarządca budynku, który w formie mailowej czy też pisemnej zgłasza taki fakt do dyspozytora. Jesteśmy w stanie ciepło załączyć nawet po godzinie 15 wieczornej z racji tego, że posiadamy pogotowe ciepłownicze, które pracują u nas 24 godziny na dobę. No i chyba ma co robić, bo już na początku sezonu też były gdzieniegdzie jakieś problemy, tak? Jakieś awarie zdarzały się. Tak, zdarzyła nam się awaria na osiedlu Solno. Na szczęście służby nasze bardzo szybko ją uskuteczniły i ciepło dociera już do budynków od wczoraj, od godziny 13. Pan prezes mówił, że macie zapasy węgla do końca roku przynajmniej, ale czy to jest węgiel już w tych takich droższych cenach i jakby kontynuując, czy to się przełoży też na rachunki? Tak, jest to węgiel już w droższych cenach. Tak naprawdę od miesiąca maja ceny bardzo drastycznie powirowały do góry. Natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że dobrą stroną medalu jest to, że po prostu ten węgiel posiadamy i umowy, które obecnie mamy zawarte,
Na dzień dzisiejszy zabezpieczają nas na dalszą część sezonu grzewczego. Odpowiadając na drugą część pytania, jak najbardziej tak, przełoży się to na wzrost ciepła. Na dzień dzisiejszy spółka proceduje kolejną taryfę dla ciepła, gdzie przewidywalny jest niestety wzrost cen tegoż nośnika, niezależnie od spółki. No tak, ale tutaj się wpiszemy w, jakby w mapę całego kraju, bo tak jest wszędzie, prawda? Dokładnie tak, tak jest wszędzie. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o miasto Inowrocław, i tak kupujemy miał węglowy po dużo korzystniejszych kwotach, aniżeli nasi sąsiedzi nie tylko w województwie, ale i w całej Polsce. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy ostatni raz o cieple w Inowrocławiu, to też mówił Pan, że nie tylko ceny węgla, ale też te opłaty słynne za emisję są dużym takim jakby składową wysokich kosztów, prawda? Tak, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło. Niedaleko, bo jakieś dwa tygodnie temu obserwowaliśmy drastyczny wzrost sięgający nawet 100 euro za jedno uprawnienie. Na dzień dzisiejszy jest to kwota w granicach 70 euro, czyli i tak bardzo wysoka w stosunku do lat poprzednich. I też znowu nawiążę do naszej poprzedniej rozmowy, bo wtedy też Pan mówił, że mimo iż niewątpliwie węgiel będzie jeszcze przez jakiś czas tym głównym źródłem spalania, ale inwestujecie też w inne źródła. Tak, jak najbardziej tak. Tutaj realizujemy naszą politykę, gdzie chcemy zdywersyfikować źródło centralne. Od 2 lat pracuje na ulicy Rakowicza centrala hybrydowa w oparciu o odnawialne źródła energii, pompy ciepła, magazyny termiczne, instalację fotowoltaiczną. Przygotowujemy się również do kolejnej inwestycji na ulicy Armii Krajowej w naszej byłej ciepłowni, gdzie ma powstać dużo większa centrala hybrydowa, również w oparciu o odnawialne źródła energii. Pojawiła się też, Panie Prezesie, taka akcja 20 stopni nie marnujmy ciepła i wiem, że Wy też ją wspieracie, przynajmniej widziałem to na stronie internetowej. Tak, jak najbardziej tak, wspieramy tą akcję. Czyli o co chodzi? Żeby ludzie po prostu rozsądnie przekręcali te gałki w kaloryferach, tak? Dokładnie tak. Nie jesteśmy tutaj firmą, która chciałaby przysłowiowo wepchnąć ciepło klientowi. Chcemy, aby zapewnić naszym odbiorcom komfort cieplny. Komfort, który zapewni im odpowiedni byt, byt zdrowy. Przegrzewanie pomieszczeń nie wpływa dobrze na nasze zdrowie, to po pierwsze, a dwa, racjonalne i rozsądne użytkowanie energii cieplnej również wpływa na poprawne działanie systemu ciepłowniczego i o to głównie nam chodzi. Jeszcze mam takie pytanie, bo chciałem zapytać, czy ZEC jest tak Pana zdaniem ekologiczny, bo wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, takiej trudnej sytuacji z ogrzewaniem, to może się niestety pojawiać taka tendencja przez niektórych do palenia, no już tak naprawdę wszystkim, i wobec tego no, spalanie węgla w takich nowoczesnych systemach to chyba jest w sumie ekologiczne. Na dzień dzisiejszy jak najbardziej tak, jeżeli chodzi o naszą ciepłownię. Jest ona podłączona do zdalnego i ciągłego monitoringu szkodliwych substancji, które emitujemy do atmosfery. Spółka spełnia nałożone przez ustawodawcę standardy. W związku z powyższym z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ciepło, które produkujemy w wyniku spalania paliwa węglowego, jest ekologiczny. To już zupełnie na zakończenie, Panie Prezesie, jeszcze zapytam, czy w takim razie warto się przyłączyć do sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej, i drugie pytanie jeszcze na koniec, czy jednak Inowrocławianie mogą być no, tak umiarkowanie spokojni, że do końca tej zimy będzie ciepło? Odpowiadając na pierwsze pytanie, jak najbardziej tak, serdecznie zachęcamy osoby, które jeszcze nie podjęły takiej decyzji, aby przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Inowrocławia. Jesteśmy stabilnym, pewnym partnerem. Dostarczamy bezpieczne ciepło systemowe i minimalizujemy możliwości powstawania awarii nie tylko w systemie ciepłowniczym, ale i u odbiorcy końcowego.
końcowego. Jeszcze raz podkreślę, nasze pogotowie ciepłownicze działa 24 godziny na dobę, a doskonale wiemy, że wszelkiego rodzaju awarie i inne niepożądane rzeczy dzieją się w niedzielę i święta. I tak naprawdę nasz serwis Państwa obsłuży, dlatego zachęcamy serdecznie do odwiedzania siedziby spółki, złożenia wniosku o możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na pewno odpowiemy w jak najkrótszym czasie. Odpowiadając na drugą część pytania, na dzień dzisiejszy jak najbardziej tak, mieszkańcy mogą bezpiecznie spoglądać w przyszłość. Jak wspomniałem, spółka posiada nie tylko jedną, ale kilka umów ramowych o dostarczenie paliwa węglowego. Być może nie będzie to paliwo w obecnej kwocie, jaką spółka kupuje, co przełoży się na wzrost cen energii cieplnej, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby kaloryfery w mieście do końca sezonu grzewczego były ciepłe. Dziękuję, panie prezesie. Powiało takim lekkim optymizmem w tych niezwykle trudnych czasach, jeśli chodzi o ten sektor. Ja przypomnę, że naszym gościem był pan Piotr Pawlak, prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.